Wiesz, jak on postawili warunek filozofuje, ten Benedykt, pytając o tej zbrodni, bo zbrodnia nie mogła pójść w niepamięć, prawda? Ponieważ ta zbrodnia musi zawsze krzyczeć, jak daleko może posunąć się człowiek. Nie budźcie bestii w człowieku, prawda? Kształtuje tożsamość jeszcze na pewno. Tak. A zatem przebaczyć to z jednej strony, nie żywić urazy, ale pamiętać to zdarzenie i w jakimś wymiarze też nie przekreślać człowieka, nie patrzeć na niego przez pryzmat tej zbrodni, przez pryzmat żywo na niego się, tego wydarzenia. Prawda? Polityka to nie jest takie. Także tutaj bym polemizował. Są oczywiście sprawy, które przebaczyłem, gdy mnie ktoś pyta, czy coś pamiętam. W ogóle nie pamiętam, prawda? To też nie pamiętam, że przebaczyłem. Taka jest prawda. Ile takich spraw ja sam mam w życiu, że ktoś mówi, a ojciec pamięta tam kiedyś to i ja mówię, w ogóle nie pamiętam, nie mam zielonego pojęcia, że takie zdarzenie miało miejsce. Więc są takie zdarzenia, które ojciec pamięta, ojciec nie pamięta, albo które nie wymagały nawet tego, byśmy przebaczali, bo po prostu przeszliśmy zupełnie obok, ale są wydarzenia, obok których przejść już nie sposób obojętnie, prawda? Pamięta, tak ojciec nie pamięta. Proszę ojca, ja kiedyś pracując, tak powiem, w górach, tam pracowałem z takim Ukraińcem, od śmiechu do śmiechu, od dobrych słów, ale potem przeszło na sprawy historyczne i rzeczywiście jego dziadek tam był w tym UPA i tak dalej. Jego dziadka nie ma babci, milion razy było mówione. Ludzie 40 lat żyją, nie ma dziadka, nie ma babci. Kiedyś to jak w czasie wojny, czy przed wojną, to ludzie długo żyli. A teraz nie. Może nie bójką, ale takim wielkim, taką rezerwą między sobą. Tak wszystkie się pewne takie rozmowy, jakie były na początku. Tą ręką troszeczkę przyjazne, bez uprzedzeń. Potem się zastanawiałem, no ja nie mogę popuścić. Historia mojego narodu jest taka i ja ją będę bronił. Jeśli ty masz jakieś ideologie, które tam mówią, że państwo do Czech, jeszcze poza Kraków, to też jakieś swoje ideologie tutaj przedstawiał, jak to tam w Niemaniu, ta wielka ta Ukraina i tak. Ja się troszeczkę w duchu śmiałem, ale no wysłuchiwałem. Jednak no potem nie doszło do żadnych porozumień, żeśmy się troszeczkę rozstali. No, bez uśmiechów to było. Poznałem tą nienawiść, proszę ojca, skrytą, która nagle gdzieś tam wybuchnęła, nie zapomnę tego do końca życia. I za tymi uśmiechami, za tymi właśnie takimi, no, otwartymi rękoma w środku właśnie coś się tam ukrywało. Pamiętam, że mnie aż znów po prostu zbroziło, spadł na ziemię, tak oprzytomnił. Mniej więcej, bo w pewnych sytuacji człowiek nie zapomni, co tam w środku siedzi. W środku człowieku czasami może drzemie. Jest taka wielka nienawiść, która po prostu czasami czeka na haczyk, który... No, panie Dawidzie, tak jest, że mówimy, praktykujemy to w życiu, że rozmawiajmy o tym, co nas łączy. No właśnie, no, rozmawiamy o tym, co nas łączy, ale jest to taki grunt, język, ale jest to taki grunt przygotowujący też nas do stanięcia i powiedzenia sobie prawdy. No też często rozmawiamy z kimś, mówimy, a wiesz jak to, a pamiętasz jak to było, no tak pamiętam, ale wiesz był taki incydent, a no też pamiętam, no wiesz i wtedy można porozmawiać, jeżeli jest otwartość, ale jeżeli tej otwartości nie ma, a dziś rozmawiamy też o przebaczeniu, to te postawy, które pomagają nam w przebaczeniu, czy te zabiegi, które stosujemy, takie strategie pomagające nam we wzajemnym przebaczeniu sobie są ważne, ale gdy zderzamy się z murem i to nie tylko w relacji, bo tutaj pan Norbert zatelefonował jako pierwszy, odwołując się do wczorajszego telefonu pana Jakuba i gdzieś taką szeroką autostradą, której jeszcze nie ma, z każdego punktu Polski do Ukrainy.
Ukrainy, ale my już taką autostradę dziś w tej audycji mamy, że mamy taki pomost warszawsko-kijowski, szybkiego ruchu, ale w wymiarze również naszych relacji, czy to między rodzeństwem, czy to między sąsiedztwem. Ta strategia, gdy doszło do jakichś złych rzeczy, wymaga potem powolnego, delikatnego działania, by w końcu dojść do tej zasadniczej rany. I ta rana niezabliźniona, nieoczyszczona, ona cały czas powoduje ból. Jeżeli ktoś wie, gdzie nacisnąć, to rozgrywać może nami, jako tutaj dwoma narodami ze sobą sąsiadującymi, które wspólnie mogłyby stanowić potężną siłę w tej części Europy, w tej części świata, ale podzielone, to wiadomo, że wciąż są słabe, bo czymś skłócone. Doskonale wiemy, gdzie dwóch się bije, tak tam trzeci korzysta, a gdy ten trzeci jest mądrzejszy, to tymi dwoma rozgrywa, by się cały czas kłócili, nie doszło między nimi do pojednania, tylko będzie my ich... My poczekamy, niech oni tam się zagryzą. Tak, zgarniemy. I prowokuje. Ja pamiętam spotkanie w Poznaniu, gdy byliśmy na spotkaniu noworocznym, modlitewnym ze wspólnotą Tezę. Mieszkałem z takim księdzem grekokatolickim, Ukraińcem. I przy wspólnych rozmowach, i on mówi do mnie, mówi, nie wiem dlaczego, gdy my próbujemy budować swoją państwowość, gdy próbujemy wejść w struktury Unii Europejskiej, to był 2009-2010 rok, to są te lata, to mówi tak, to wówczas podrzuca się u nas i podgrzewa temat relacji polsko-ukraińsko, ukraińsko-polskich i prowadzi się ten spór i ten dialog w taki sposób, byśmy się nie mogli pojednać. A jeden i drugi z nas rozmawialiśmy, wiedząc, że nie ma pojednania poza prawdą, nie ma pojednania bez prawdy. Pojednanie jest gestem miłości, a miłość bez prawdy po prostu no jest kulawym zjawiskiem, kulawym doświadczeniem. Ja proszę ojca, jeśli tylko ostatnie słowo, gdybym wiedział to, co teraz wiem, na przykład błogosławionego Grzegorza, taką książkę właśnie, Dwa Królestwa, książka została wydana, gdybym wiedział, to bym mu tą książkę polecił, nawet prezentował, że patrz, zobacz, jaka jest prawda. Także no, gdybym wtedy to wiedział, to bym mu polecił, może bym sprawę jakoś to inaczej tu się wszystko wyjaśniło. No, to jest sprawa na pewno boląca, bo ja też tam, moja babcia też tam miała różne tam doświadczenia tamtych stron. No, jakoś tam ta rozmowa pamiętliwa do końca życia, znaczy, że się odkluczy, od razu się zamienia. No, dziękuję panie Dawidzie i też dziękuję za tę postawę tęsknoty za przebaczeniem i za tym, że pojawia się żal, że gdybym wiedział, to spróbowałbym jeszcze raz w taki sposób, by doprowadzić do pojednania, bo każdy z nas wie, że na wzajemnej złości czy zawiści nic dobrego jeszcze nikt nie zbudował. Tym bardziej, że jesteśmy przecież w relacjach sąsiedzkich. No i ten człowiek był też chrześcijaninem, chodził ze mną na msze święte normalnie, tak, no katolickie. Stąd u mnie taka, no wielkie, no ścięcie z nóg praktycznie, bo w zasadzie nie wiedziałem, z kim ja jest, stoję. Rozmawiam, jem codziennie, powiedzmy, pracuję. Ktoś inny. Tak. Dzielę się też. Może się kiedyś uda spotkać. Daj Boże. Daj Boże, tak, daj Boże.
czas. Dziękuję, też. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Pozdrawiam. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Pierwszy list do Koryntian. Radio Maryja, prosimy. Halo? Tak, czy można do rozmów? Jesteśmy na antenie. Kogo witam? No, Zofia Szczęcina. Prosimy, pani Zofiu. No, dzisiaj jest o przebaczeniu, tak? Tak. No, ja też chciałabym się włączyć do rozmów. Ja też zawsze przebaczam. Staram się przebaczyć, czy chociażby mi nie wiem, kto coś zrobił, to przebaczam. Nigdy nie pamiętam tego, co mi ktoś zrobił. Zawsze staram się, żeby być w zgodzie z tym człowiekiem. Teraz jako w okresie postu myślę, że każdy powinien tak przebaczać. No, nigdy nie można się
często dzwonić do was, ale dzisiaj jako w nagrodę chyba, ojcze, że przebaczam, to się dodzwoniłam. Prawda? No, być może tak. Też dziękuję. Tylko należy się radować, że tak, tak się pani udaje po prostu i że tak ta. No i ja słucham radio już 26 lat, może nie, ale 23-24. No i nigdy się się dodzwoniłam do pozdrowień, a dzisiaj, no tak jak mówiłam, dlatego że przewracam, chyba się dodzwoniłam. Dobrze mówię, nie? No, też tam. Podzielam pani radość. Podzielam pani radość. Dziękuję, życzę dobrej nocy i wytrwałości w tym nieustannym przebaczaniu. Dobranoc, pani Zosiu. No, Bóg zapłać. Bóg zapłać. Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i Maria zawsze. Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca. To cudowny temat. Zbudziłam się i słucham i ojciec zawsze mnie uczy myślenia, bo to się człowiek do końca życia uczy myślenia. Otóż ta pani mnie trochę sprowokowała też, bo powiedziała, że może dlatego, że przebacza, to no to w nagrodę dostała połączenie, bo to żart był niby, ale jednak jest coś w tym, że gdzieś na dnie przebaczania u tu ludzi jest pewna niepycha, ale ta świadomość, że może tamten człowiek uruchomi swoje sumienie i tak pomyślałam i zrozumie, że może być przebaczenie, ale w tej prawdzie i wspomniałam biskupów polskich właśnie. Sądzę, że po chrześcijańsku przebaczyli, ale każdy z nas myśli sobie, tamten człowiek, któremu przebaczamy i jeszcze dodajemy, że prosimy o to przebaczenie, wzruszy się i poruszy swoje sumienie i w swoim sumieniu pomyśli, dobrze, to, ale mnie to nie zwalnia z oceny swojej winy, powiedzmy. A jednak jest czasem tak, że ta dobroduszność przebaczającego zderza się z pewną wręcz zawiścią tego, któremu się przebacza. Bo ten ktoś myśli, no on jest taki wspaniałomyślny, a przecież ja mam tyle na sumieniu, no to ja mu pokażę, że to jest już zamknięta sprawa. I właśnie tak pomyślałam, może głupio w tej nocnej rozmowie, nocą podobno nie porusza się poważnych tematów, zawsze mi to kiedyś dawno temu mąż mówił. Bo rzeczywiście wtedy się trochę tak zaperzaliśmy, bo to zapędza się człowiek, ale tu mam taką jasną wizję chyba tego, dzięki ojcu, że jednak Polacy, tu jeszcze wrócę do takiego uogólnienia, że my mamy taką obficie dobrodusznych, owszem, ale i trochę zawiści też jest w naszym narodzie. I często inne osoby to jedno, ale inne narody myślą sobie, a on jest taki dobroduszny, naiwny, przebaczył, to my już nie będziemy myśleć o tym, że jesteśmy coś mu winni. Ja nie myślę o tych reparacjach, broń Boże, ale jednak o tym pomyślałam, że jednak przebaczenie to jest coś bardzo szlachetnego, sumieniu. I ten człowiek powinien pobudzić to, ten drugi sumienie do tego, żeby wzbudzić w sobie, być może nawet za te winy, które sam popełnił, jakąś w sobie refleksję. I dlatego często zderza się ta postawa szlachetności w życiu i w polityce, a w polityce to jest zupełnie co, z tym, że właśnie ta osoba tak sprytnie pomyśli, a czy ta osoba, czy to państwo, czy ten naród, aha, przepraszam, no to jesteśmy zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności. No i właśnie to jest to zapętlanie tego problemu, bo gdyby naprawdę tak wybaczać w całości i uruchamiając sumienie, to by świat był piękny. A tutaj to tak, no ale jako w takim razie jestem silniejszy od niego, no bo to on mi przebaczył, prawda? I tu się, no ludzkie cechy niestety i to tylko tyle, bo tak myślę i zapętlam się i właściwie końca nie widać, ojcze. Życzę, dziękuję za to, że ojciec uczy mnie myślenia i z Bogiem, ojcze, wszystkiego dobrego. Dziękuję, Pani Mario, z Panem Bogiem. Coś jest z tym, że czasem te trudne tematy, takie poważne nocą, no ale my prowadzimy program nie po to, żeby spać, tylko żeby się pobudzać i
się nam łatwiej pracowało, czy łatwiej funkcjonowało, gdy noc jest dla nas czasem właśnie myśli, czy czasem debaty, dialogu. Przebaczenie nie zwalnia z kary. Jeżeli ja komuś przebacza na tym człowieku za dany występek, czy dane przestępstwo, jest grzywna bądź kara, to moje przebaczenie nie zwalnia go z kary. I tutaj pani tak wrzuciła te reparacje. To nie ma zwolnienia. Jest przebaczenie, jest zadośćuczynienie, jest też kara. I przebaczenie nie zastępuje tego wszystkiego. Kolejna rzecz. Jest w tym coś, co pani mówi. Zwróćmy uwagę, pod Grunwaldem te słynne dwa miecze. My je przyjęliśmy wówczas. I przebaczenie, które ja komuś przynoszę, do którego kogoś zapraszam, to jest dar, który ja przynoszę. Nie jest to prezent ładnie zapakowany, a w środku pretensje, wyrzuty, że tak się wyrażę, jakieś jadowite szpile czy żmije. Jest to przebaczenie jako dar, który zaprasza mnie i drugą stronę, czyli zaprasza nas do wspólnego stołu, gdzie dokonuje się droga przebaczenia w miłości i prawdzie. Tym jest ten dar przebaczenia. Pamiętam jedną taką sytuację skonfliktowanych ze sobą osób i wiem, że jedną ze stron udało się wówczas nakłonić do tego, by wyciągnęła dłoń i powiedziała: przepraszam i proszę przebacz. Jednocześnie, ponieważ to była pewnego rodzaju strategia, więc było obawy, a co jeżeli powie, że nie chce, że odrzucam, że nie chce się z tobą pojednać, to wtedy ta osoba była przygotowana na takie zdanie, że ja daję ci przebaczenie, ale co ty zrobisz z tym przebaczeniem, to już twoja sprawa, twoja odpowiedzialność i ciężar, który ty musisz udźwignąć. Dar przebaczenia komuś ofiarowany jest tym ciężarem jednocześnie i zadaniem, który my mu powierzamy. I od niego już zależy, jak on ten dar wykorzysta, czy go przyjmie. I od nas wspólnie zależy, czy to dobro będziemy umieć spożytkować przy wspólnym stole, czy każdy pójdzie do siebie, wróci i będzie łaskawie czekał na jakąś tam przemianę, jakieś cudowne, wspaniałe, super gesty. A zatem tym jest też przebaczenie w tym wymiarze obdarowania się. Daruję, przyjmij dar przebaczenia. Proszę, ja ci przebaczam, przebacz mi, przebaczmy sobie wzajemnie. I często zdarza się, zresztą tak niejednokrotnie mamy to zapisane w Ewangelii, że widząc, że Jezus jest dobry, że wyrzuca złe duchy, że czyni tak wiele dobrego, mówią mu: odejdź z naszych stron, odejdź z naszego miasta. Nie zawsze człowiek, co jest dla mnie rzeczą trudną do przyjęcia, trudną do zrozumienia, ale nie mogę temu zaprzeczyć, chociaż trudne to nie znaczy, że niemożliwe i często tak jest, że ofiarujesz komuś dobro, ktoś wie, że to jest dobre, wie, że ty masz czyste intencje, że jesteś dobry i odrzuca to dobro, ponieważ na dobro jest zamknięte. A zatem tak bym tutaj, Pani Mariu, jeszcze w pewien sposób prowokował wspólnie do myślenia i do tej świadomości, że wystąpić z darem przebaczenia i przebaczyć, to jakby
zanieść drugiemu człowiekowi dar, który już jest w jego rękach. I co on z nim zrobi, to już jest jego odpowiedzialność, jego zadanie. A jeżeli przyjmie, to już jest nasze wspólne zadanie. Jeżeli odrzuci, to tak jak pan Dawid mówił, a może go spotkam, dałby mu wtedy taką książkę, może by coś zrozumiał. Czyli kolejna strategia w naszych rękach, bo postawa nieustannego przebaczania to też postawa nieustannego poszukiwania drogi do przebaczenia i pojednania. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje? Jesteśmy na antenie. Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Maryja, zawsze dziewica, Jacek z Warszawy. Prosimy, Panie Jacku. Ojcze, ja pytam z taką sprawą, bo właśnie kwestia przebaczenia i zastanawiam się nad takimi dwoma płaszczyznami. Jeden fakt woli przebaczenia, który dokonuje się, ja wiem, że mam przebaczyć i mówię, przebaczam tej osobie. Natomiast jest coś takiego, że następuje to ta wola, wypowiedzenie, natomiast serce często jak gdyby nosi w sobie tę rysę taką i to znamie krzywdy, którą człowiek doznaje. I właśnie ja mam taką sytuację, że kiedyś pamiętam, byłem na rekolekcjach i ojciec mówił, że żeby w pełni zjednoczyć się z Panem Bogiem, nie możemy mieć urazy do żadnego człowieka. Do tego momentu to ja miałem i uważałem, że bardzo słusznie, bo racja gdzieś była po mojej stronie i no, uważałem, że mam takie prawo. Ale wtedy stwierdziłem, że no rzeczywiście trzeba to zrobić i dokonałem jakby momentu przebaczenia i powiedziałem, okej, modlę się za tą osobę, nie żywię już jakoś urazy, ale mam coś takiego, to jest aspekt taki rodzinny, że nie umiem żeby okazywać takiej pełnej życzliwości tej osoby, w sensie nie wiem nawet jak to nazwać, ale że zawsze kiedy razem przebywamy obok siebie, to jakiś wewnętrznie czuję, że wewnątrz siebie ciągle jest coś, co mi przeszkadza, że nie ma tego w pełni, natomiast to jest jak gdyby poza mną. I zastanawiam się właśnie, bo jest to trudny temat, bo on jest jak gdyby poza mną i nie umiem tego zwalczyć. Panie Jacku, no cóż, pierwsze to szczęśliwe i szerokie drogi. Dziękuję. I też w tej relacji do tej osoby. Może przyjdzie taki czas, przyjdzie taka chwila, że wspólne doświadczenie, bo na razie to jest taki świat wewnętrzny, on jest w Panu i w tej osobie. I może dojdzie do tego, że wspólna jakaś sprawa, wspólne zadanie, wspólny jakiś wysiłek, doświadczenie pomogą się Wam uśmiać do łez. Jeżeli to jest mężczyzna, to mocno przybić piątkę, uścisnąć się i powiedzieć, no to koniec, zejdzie ta ulga, to co Pan tak bardzo, bardzo ciekawie nazwał, to znamie krzywdy, prawda? To jest jeden wymiar. Drugi, wydaje mi się, że tam, gdzie, powiem tak szerzej, Jezus Chrystus jest tym, który usprawiedliwia. Szatan jest zawsze tym, który oskarża. I przez grzech, który się dokonał w naszym życiu, nawet który jest, tak jak tutaj względem Pana ktoś zawinił i ten proces przebaczenia był taki trudny, taki ciężki, to rozpamiętywanie trwało tak długo, to ten, który jest uzurpatorem, który jest oskarżycielem, nieustannie będzie to, co Pan mówi, to jest poza mną, prawda? Jakby właśnie szatan nieustannie chciał na tym zbudować swoją strukturę nienawiści względem drugiego człowieka, nie pozwalając, by wzrastała budowla przebaczenia i miłości, którą buduje, czy która jest dziełem i Pana, i Ducha Świętego, i Pana Boga, prawda? To bym tak powiedział, to, co jest poza Panem, prawda? Coś, co nieustannie jakby wraca do środka,
I tak blokuje. To jest, tak bym powiedział, pierwsza rzecz, że brakuje wspólnego doświadczenia, jakiegoś wydarzenia, które pomogłoby od strony takiej typowo ludzkich relacji, gestów, doświadczeń, czasu, przeżyć coś wspólnego, co po prostu wyrzuci z siebie już ostatecznie te zadry i ten ból. A drugi wymiar to jest kusiciel. To jest uzurpator i oskarżyciel, który uzurpując sobie prawo do tego zła, które się dokonało między wami, na tym punkcie próbuje stworzyć taką przestrzeń, albo przez tę szczelinę próbuje wejść i zniszczyć to, czego pan już dokonał. A ja nie zastanawiam się właśnie w tym aspekcie, czy kwestia przebaczenia, bo ja ci przebaczam, wszystko jest okej, okay, modlę się o życzliwość, ale czy to nie jest pewnego rodzaju dar, który człowiek otrzymuje, bo ja to postrzegam w pewnego rodzaju tych kategoriach, bo tak samo jak wiara jest też wymodlona, jest darem, ale tak samo widzę, że tutaj jest to coś takiego, co człowiek otrzymuje. Chodzi o to wewnętrzne przebaczenie, bo to, które człowiek wypowiada, to jakoś ma na to wpływ. Ale właśnie coś, co się dzieje w jego wnętrzu, to już jest rozgrywka, tak jak ojciec mówi, trochę ciemnych mocy i jakiejś walki takiej wewnętrznej, dobra ze złem. Jak najbardziej. Chociaż my jesteśmy cielesno-duchowi. W nas jest myśl i w nas jest czyn. W nas jest słowo i w nas jest gest. A zatem często jest tak, to co pan powiedział, że słowem przychodzi nam coś łatwiej zrobić, brakuje nam gestu, albo wewnętrznie wszystko jest poukładane, zewnętrznie coś trudno, czegoś trudno dokonać, dlatego zawsze przychodzi nam czekać i wypracowywać w sobie to zjednoczenie, aż w końcu, wie pan, to słowo, to wnętrzne, ten gest i to zewnętrzne stanie się taką jednością. A rzeczywiście to, że przebaczenie jest, od czego pan zaczął tę wypowiedź, to, że przebaczenie jest darem, do którego my jesteśmy zdolni, to jest jedna z misji, w której mamy udział, w Chrystusie mamy udział w trzech jego misjach, w kapłańskiej, w królewskiej, w prorockiej. No i to jest misja królewska. To umiejętność przebaczenia, nawet gdy nie zawiniliśmy. Niewinny poniósł grzechy winnych, zjednoczył je z drzewem krzyża i za nas umarł. I dlatego my to mamy w sobie jako wierzący. Wierzący, to praktykujący, żyjący sakramentalnie szczególnie. A to też wychodzi z tego, że my możemy wymodlić sobie taki dar tego tak, przebaczenia głębokiego, tak, tak. Że prosić Boga o to, żeby, bo tak jak ojciec mój, o tym nie pomyślałem, ale wspólne doświadczenie, tylko rzeczywiście tego brakuje i być może że tutaj jest jakaś droga, nie? Tak, tak. A ojcze, jeszcze też notuje mnie jedna rzecz taka, może już poza tym, ale też taką, którą spotykałem w życiu, bo na początku przytoczona była przypowieść o synu marnotrawnym i jest tak, że syn marnotrawny przychodzi i mówi, wyszedłem przeciw do Bogu i względem ludzi już nie godzin jestem, czyli jak gdyby daje akt żalu. Tak samo warunkiem przebaczenia spowiedzi też jest żal za grzechy. A co się dzieje w momencie, kiedy człowiek robi źle, a mówię, on w ogóle tego nie żałuje, że po prostu ten i to tutaj jest też miejsce na przebaczenie. Jest różnego rodzaju żal. Czasem w spowiedzi świętej wystarczy ten żal przekroczenia przykazania Bożego. Świadomość przekazania, że zasmuciłem Pana Boga, że przekroczyłem Jego przykazanie. Czasem trudno jest człowiekowi wzbudzić ten żal taki doskonały, żal, który, o którym Pan mówi, żal syna marnotrawnego, takiego szczerego powrotu. Czasem ten żal się dokonuje
do tego żalu dorastamy. Tak jak ten syn marnotrawny był gdzieś tam daleko i że na samym początku żałował. Żałował, że opuścił ojca, jak zaczął jeść to świńskie żarcie, no to już wtedy żałował. A dopiero to prawdziwe spotkanie, przyjście miało swoje etapy. I często ten żal, ta tęsknota taka, powiedziałbym, umiarkowana, trochę powierzchowna, trochę nie do końca zrozumiała, trochę taka emocjonalna, jest etapem do spotkania tego przylgnięcia do ojca, prawda? No, ale czyli to wynika z tego, że to jest jakby proces dojrzewania do... No, oczywiście. Oczywiście. Ale musimy podjąć decyzję, że komuś wybaczamy, ale ten ktoś manifestuje wręcz to, że wcale nie było złe. Często się to dzisiaj spotyka, że ktoś robi coś złego, ale wcale nie złe. Dzisiaj wszyscy ludzie tak robią. No wczoraj usłyszałem takie sformułowanie w kazaniu pasyjnym z Bazyliki Świętokrzyskiej biskupa Jareckiego, że są ludzie grzeszni, a są ludzie niemoralni. Grzeszni, czyli ci, którzy upadają i powstają, mają świadomość grzechu, a niemoralni, którzy w sposób świadomy, dobrowolny postępują niemoralnie, uważając, że to jest wszystko w porządku. I ci są na drodze nawrócenia, grzesznicy, którzy oczyszczają się w sakramencie pokuty, pojednania, szukają nawrócenia, przebaczenia, a tamci, powiedzielibyśmy, no, są zatwardziałymi grzesznikami, dawni. Takie określenie było, czyli trwają w grzechu w sposób świadomy, dobrowolny, kpiąc sobie i czyniąc sobie pośmiewisko z pozostałych i jeszcze, że tak powiem, dzisiaj mi coś słów brakuje. Często grzesznie patują nawet. O właśnie, tak. Swoimi złami. I to jest właśnie często problem. Natomiast ja też zauważam, że kwestia wybaczenia, też po tych rekolekcjach wnioskowałem tak, że często to jest akt też taki w naszą stronę, że niezależnie od tego, co ta druga osoba robi, ale ja jakby wybaczam i za tym powinna pójść modlitwa właśnie, bo często modlimy się w Radzie Maryja i w Kościele o nawrócenie zatwardziałych grzeszników, czyli jakby o zmiękczenie tych serc, bo to jest jedyna droga, bo nie jesteś w stanie. Jesteśmy w tym, Panie Jacku, kończąc nasz dialog, jesteśmy w tym bardzo podobni do Pana Boga, którego naśladujemy. Bóg przed każdym człowiekiem nieustannie stoi z darem przebaczenia, z darem miłosierdzia. Nieustannie wyciąga dłoń, a jest to dłoń przebaczająca, jest to dłoń miłosierna. I w tym wymiarze my jesteśmy zaproszeni, by tak samo czynić względem tych, którzy zawinili, względem nas, wobec tych, którzy potrzebują przebaczenia. A więc to w tym musimy być podobni, prawda? Bo Bóg względem każdego człowieka, względem mnie, Pana i tych niemoralnych, zatwardziałych grzeszników i grzeszników stoi i mówi, pukam, otwórz, przynoszę Ci przebaczenie, przynoszę Ci miłosierdzie. No tak, a kończąc to, nigdy nie wiemy, kiedy oni wyciągną rękę właśnie do przebaczenia. No? Dlatego... powiedziane, że grzesznicy przed Wami wchodzą. Tak, do Pani, tak. Bóg zapłać, Ojcze. Bóg zapłać też z Panem Bogiem. Dlatego miłość cierpliwa jest i ta miłość czeka nie częstokroć szereg lat, by doświadczyć przebaczenia. Oh,
Maryja, halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Henryka, kłania się Kraków. Witam pani profesor. Witam księdza doktora. I ja się przy okazji chciałam o coś takiego zapytać, bo właściwie czasami jak się patrzy w życie, to się nie ma czego przebaczać. I jakichś dużych win nikt by z nas nie popełnił. Ale czasami mam taki dylemat. Ktoś nawet zainteresowany kontaktami towarzyskimi czy jakimiś przyjacielskimi zachowuje się w taki sposób, że trudno to zaakceptować. I jeżeli po wielokrotnych przykładach jakichś takich nietaktów zdecydujemy, że trzeba się trzymać od tego człowieka z daleka, to jest grzech, bo trudno przebaczać, bo na pytanie, dlaczego taka jest ta osoba, może być tylko jedna odpowiedź, bo taka jest, a już w takim wieku, że trudno liczyć na to, że zacznie pracować nad sobą. Podejmuje się próbę podjęcia jakiejś dyskusji na ten temat, ale efekty są żadne. Czy można się trzymać z daleka od takiej osoby i czy to nie jest grzech braku przebaczenia, czy też spoufalać się w dalszym ciągu i utrzymywać relacje takie niby przyjacielskie, ale wielokrotnie wpadać w takie tarapaty i kłopoty, no a jest zasada, z jakim się wydajesz, takim się stajesz. Więc jeżeli przyjmę czyjeś zachowanie tego rodzaju jako godne zaakceptowania, to znaczy, że to jest moje. A za trudne jest dla mnie utrzymywać relacje przyjacielskie z kimś, kto ma całkiem inny bonton i uważa, że jest bardzo dobry. Być może, że myśli, że ci inni mają konserwatywne poglądy, ale tu nie chodzi o żadne rozmowy na ten temat, bo po prostu tak się ci ludzie zachowują. I nawet na takich imprezach bardziej społecznych, jak na przykład zbieranie jakichś podpisów wtedy, kiedy była sprawa cyfry dla radia i telewizji, to po prostu tak, jak się towarzyszyło takiej osobie, tak reagowała na przechodniów, że było to krępujące. Ktoś nie podpisuje, no to o, jak pan się nie wstydzi. Nie można podpisać. I awantura z miejsca. Natomiast jeśli się zaakceptowało te postawy, no jak najbardziej, to jest dla tych, którzy chcą, to taka osoba nieraz wracała i podpisywała się. Więc czy można się po prostu trzymać z daleka, czy to jest próżność i grzech? No, ciekawa kwestia, panie Henryko. Do rozstrzygnięcia. Podejmując temat przebaczenia, czekałem na taką chwilę, gdy zdążymy bądź nie zdążymy zastanowić się, co z pouczeniem drugiego człowieka, co z powiedzeniem drugiemu człowiekowi, że to, co czynisz, wymaga zmiany. Nie tylko już przebaczenia, ale wymaga zmiany, bo czynisz źle, czynisz krzywdę, ranisz drugiego człowieka. Przebaczam ci nieustannie, ale chcę ci powiedzieć, że twoja postawa jest postawą nieodpowiednią. Podejmujemy wówczas kolejne ryzyko, ale to ryzyko jest wymogiem i prawdy, i miłości, a zatem przed nami kolejna lekcja, o której kiedyś rozdebatowaliśmy już, co znaczy
mówić prawdę w miłości i okazywać miłość w prawdzie, bo jedno bez drugiego potrafi zranić albo wręcz przerodzić się w nienawiść, czyli też zabić. Więc kolejna lekcja, jak to zrobić, by tę osobę nie że zmienić, ale uświadomić, by nie mieć w sobie nie grzechu może, ale takiego poczucia, że nie byliśmy w stanie zaakceptować i nic nie zrobiliśmy, by nasze relacje były relacjami zdrowymi, relacjami poprawnymi, bo nie powiedziałem tej osobie, słuchaj, no wszystko jest w porządku, ale denerwuje mnie, już nie mogę tego znieść, jak słodzisz herbatę i mieszasz łyżeczką i dzwonisz jak dzwon Zygmunta w Krakowie na przykład, prawda? Czy jakaś inna postawa. Nad tym należałoby się zastanowić, ponieważ to wszystko, co pani powiedziała, jest też słuszne, że na dłuższą metę boimy się, że no tacy sami się staniemy, albo staniemy się obojętni, jeżeli są sprawy, które nie są do zaakceptowania, których my nie jesteśmy w stanie zaakceptować, to należałoby podjąć ten dialog. No z obawą, że też usłyszymy na swój temat od tej osoby, prawda? Że usłyszymy, no słuchaj, wiesz, a ja ci powiem, że noszę w sobie cały czas, jestem wyrozumiały czy wyrozumiała względem ciebie, bo ty to i to. I to jest też pewnego rodzaju ryzyko, pewien trud, który wydaje mi się, że warto podjąć, aby jeżeli nawet dojdzie do rozstania, do zerwania znajomości, to, że to rozstanie nie będzie takie cichaczem, niedopowiedziane, ale będzie po prostu rozstaniem z podjętą próbą nie tylko nieustannej gotowości do przebaczania, ale również z tą próbą pouczenia, z tą próbą uświadomienia drugiej osobie, że może ranić, może wprowadzać taki dyskomfort w nasze relacje czy w relacje z innymi ludźmi. Bo taką pobłażliwością, a może nawet takim politowaniem byłoby pozostawienie tej osoby. Skoro jesteśmy w jakichś relacjach przyjacielskich, czy w jakichś relacjach, gdzie zależy nam wzajemnie na sobie, to wówczas byłaby to taka pobłażliwość. A muminek jesteś, lubię cię, a zostań sobie muminkiem, nie obrażając oczywiście miłośników tej jakżeż pouczającej historii o muminkach, prawda? To tak na marginesie. Dziękuję pani Haneko. Rzeczywiście rozmowy niedokończone z księdzem doktorem są dla nas rekolekcjami. Bóg zasłać. Pani profesor jest w tej komfortowej sytuacji, że ponad profesurę nie ma nic więcej, a do doktora mi jeszcze przynajmniej kilka stopni brakuje. Wszystkiego dobrego. Dzięki, księże. Bóg zachwyć z Panem Bogiem. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Ja chciałam się przyłączyć do audycji o przebaczeniu. Jesteśmy na antenie. Powiem może w ten sposób, tak króciutko. Kilkanaście lat temu, gdy żyła moja teścia w Polsce, właściwie, bo chodziła codziennie. Ja wtedy miałam dzieci, które chodziły do szkoły, więc rano nie mogłam, no bo musiałam ich po prostu wysłać do szkoły. I pewnego dnia teściowa moja przychodzi z kościoła, zawsze piła ze mną herbatę, jadła śniadanie. A wtedy właśnie przyszła i powiedziała tak. Słuchaj, mówię, muszę iść w jedno miejsce, mówię, poczekaj, mówię, ja zaraz przyjdę. No i poszła. Poszła, ona jest dom bliźniaczy i poszła do drugiej synowej. Z którą się po prostu gniewała bardzo dużo. A w kościele właśnie, na której była na mszy, ksiądz powiedział w ten sposób. Takie było króciutkie kazanie, bo zawsze w ogóle jest króciutkie. I powiedziała w ten sposób, słuchaj, droga siostro, drogi bracie, jeśli się z kim
prośbę. Jeśli byś mógł, to pójdź do domu i tę osobę przeproś ją. Obojętnie, czy ona była winna, czy nie winna. I po prostu poproś o przebaczenie. Ale ty ją przeproś, naprawdę przeproś, tak od serca. No i moja teściowa poszła, za parę minut przychodzi, taka spłakana, wie, mama, co się stało? A ona odpowiada mi tak, słuchaj, mówi, Krysia, mówi, poszłam, mówi, do Danusi, mówi, i mówię tak, zadzwoniłam, i mówię tak, Danusia, byłam w kościele i ksiądz powiedział tak, z kim się gniewasz, to idź go przeproś. Chociaż mówisz, mam tyle lat, bo miał ponad 80 lat, ale chciałam cię przeprosić, mówi. A ona się odzywa do mojej teściowej, tak teściowa mówiła. Mówi, poczekaj, mówi, babka, poczekaj, bo tak ona zawsze mówiła na swoją teściową. Poczekaj, babka, poczekaj. I poszła po butelkę ze święconą wodą i polała ją i powiedziała takie brzydkie słowa. Żebym cię więcej, cioto, w tym domu więcej nie spotkała. I nie mi ksiądz wierzy, teściowa umarła, bo oni się wyprowadzili, ten dom sprzedali, wyprowadziła się stąd i do śmierci u mojej teściowej, tak gdzieś ponad 10 lat, w ogóle nie ma kontaktu z nią. Być może to jest bardzo smutne, no bo przecież w ten sposób, a po śmierci miała ten zaszczyt, że powiedziała, ja z teściową to się nigdy nie gniewiałam. Ja mówię, Boże, jak można być takim dwulicowym? Oczywiście można się pogniewać, ale przecież Jezus Łotrowi na krzyżu przebaczy. Przecież my jesteśmy tacy łotrzy, powinniśmy jeden drugiemu przebaczyć. No niestety, Pani Krystyna, to są bardzo trudne sprawy, ale wiemy, że są one możliwe w naszych relacjach, że nie każdy ten dar przebaczenia, o którym mówiliśmy, jest w stanie przyjąć. I jeżeli Pani doszła do krzyża i do łotra, to wiemy, że jeden prosił o przebaczenie, tak, a drugi urągał, prawda? Tak, I to nie zakończyło się na Kalwarii. To ale po dziś dzień trwa. Wiadomo, że nigdy nie wiemy, jakie są losy człowieka, jakie jest jego wnętrze. Pan Bóg jest sędzią, Pan Bóg ocenia, tak. Dlaczego ktoś tak postąpił. I zawsze jest ta nadzieja, że w sercu swoim okaże przebaczenie, że zdąży przebaczyć. Ponieważ te słowa z modlitwy pańskiej są bardzo mocnymi słowami. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I tutaj wstrzymanie przebaczenia drugiemu człowiekowi jest równoważne z wstrzymaniem przebaczenia dla siebie. Bóg nie przebaczy ci, jeśli ty nie przebaczyłeś. Tak. Ja powiem w ten sposób. Też miałam taką sytuację, no taką w życiu swoim od jednej osoby. Naprawdę cierpiałam bardzo. Po prostu bardzo. Tak bardzo, że miałam małe dzieci, tego ciężaru nie mogłam unieść. Ja sobie myślałam, że ten ciężar mam o tej właśnie samej osoby, o której mówiłam wcześniej, nie? Bo ona mnie zaprowadziła wcześniej nawet tam do sądu, posądziła mnie o coś, czego po prostu, jak ja nie mam na dworze, przypuśćmy, ja bym teraz powiedziała, że księdza widziałam w tej chwili, nie? No a po prostu księdza nie widzę, tylko słyszę. To chodzi o takie różne sprawy, po prostu chciałam je skrzywdzić. I ja bardzo to przeżyłam. Ale powiedziałam tylko w ten sposób. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. I powiem księdzu, że to się spełniło. Bo ja po prostu jestem osobą wierzącą. Mam syna nawet księdza, który jest na misjach. I młody ksiądz, ale po prostu bardzo, bardzo energiczny. I powiem księdzu w ten sposób, że po prostu jestem z tego założenia. Jeśli my nie przebaczymy, to jak nam Pan Jezus może przebaczyć? Przecież my musimy sami w ogóle przebaczyć komuś. Chodzę do kościoła, do komunii i ja jej przebaczyłam. A dlatego przebaczyłam, bo jest osobą wierzącą. I po prostu trzeba, bo ja bym nie mogła iść do komunii, gdybym komuś nie przebaczyła. Nawet najgorszej osobie. Po prostu trzeba to przebaczyć, nie? Ja mówię, jak ludzie mogą iść do kościoła, po prostu nie przebaczyć, a iść do komunii. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. A robią w ten sposób. O, Pani Krystyno, musimy tutaj też uważać na taką rzecz, a mianowicie, że ta droga przebaczenia czasem jest drogą bardzo, bardzo trudną i chociaż my wiemy, że ktoś jest w kłótni z kimś, prawda, że się gniewa jeden na drugiego, czy jedna na drugą, czy jedni na drugich, to nigdy nie wiemy, jakie są te wysiłki w stronę pojednania, ile te osoby wspólnie uczyniły.
by się pojednać. I czasem ta komunia święta jest potrzebna, nie aby dokonać świętokradztwa, ale by umocnić się na drodze do pojednania, na drodze wspólnej drogi do pojednania. I często osoby bardzo cierpią, bo być może są tymi, które doznały takiej krzywdy, że nie są w stanie zapomnieć, w stanie przebaczyć, a może nieustannie przebaczają, a druga strona nie chce z tego przebaczenia skorzystać i zewnętrznie tutaj tak to wygląda. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj tak była potraktowana pani mama i przystępowała do Komunii Świętej, jak ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, no przecież się gniewają, a ona chodzi do Kościoła i do Komunii Świętej, więc tutaj trzeba być... Ale ona przebaczyła, ona po prostu... Tak, tylko że ja mówię o osobach zewnętrznych. Ona jej skrzywdziła. Trzeba, tak, tylko że osoby zewnętrzne nie zawsze, jako osoby postronne, nie zawsze znamy przyczynę i nie zawsze znamy postawę jednej i drugiej strony. Znamy skutek, znamy obecną sytuację. A prawdą jest, że no, zło rodzi zło. Zło potęguje zło, a dobro rodzi dobro i potęguje dobro. I tutaj no, ta troska nasza, by doprowadzić do przebaczenia. Chociaż wyciągaliśmy rękę 75 razy, to nam jeszcze zostaje przynajmniej 2 razy, a potem kolejne od początku 77. Dziękuję, pozdrawiam. No, dziękuję. Również z Panem Bogiem. Dziękuję. W takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru. Już nie troskam się o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadają.